wspólny gołębnik Kosakowo, Maciej Włudzik. W samym środku gorącego lata udaliśmy się na Pomorze, by odwiedzić naszym zdaniem najlepszych hodowców gołębi pocztowych tego regionu. Korzystając z okazji, że jesteśmy w tak pięknym zakątku naszego kraju, zajechaliśmy do Rewy. Ta mała wioska rybacka leży pomiędzy Gdynią a Puckiem, a czyste morze i piękne plaże przyciągają turystów z całego kraju. W Rewie nie sposób się nudzić, plaża tętni życiem, cały czas coś się tu dzieje. Oprócz opalania i kąpieli możemy się tu oddać pasji uprawiania windsurfingu czy żeglarstwa. Rewa znajduje się w gminie Kosakowo, w której wójtem przez wiele lat był ojciec naszego rozmówcy. Chcąc go dzisiaj odwiedzić, udaliśmy się do Kosakowa na ulicę Fiołkową 1. Część domu została wynajęta na gabinet kosmetyczny i salon fryzjerski, a przed domem znajduje się stoisko z kwiatami, którymi handlują od lat właściciele tej posesji. Tuż za domem znajdują się pomieszczenia magazynowe, gołębniki i sklep z artykułami dla gołębi. Naszym rozmówcą jest Maciej Włudzik, właściciel i organizator lotów ze wspólnego gołębnika Kosakowo. Dzisiaj zastajemy u niego Mariana Wieczorka i Krzysztofa Kłosa, którzy są częstymi gośćmi naszego rozmówcy. Z racji tego, że Maciek ma nam dużo ważnych rzeczy do przekazania, poprosiliśmy go, by opowiedział nam o swojej hodowli. Znajdujemy się w tej chwili na posesji, gdzie znajduje się gołębnik lotowy mój prywatny i gołębnik wspólny. Lotuję tu, mówię, od niepamiętnych lat, bo praktycznie zacząłem lotować gołębiami od 14 roku życia, czyli trochę to już czasu minęło. Ten sezon jest bardzo dziwnym sezonem, bo zaczęliśmy dużo później loty, gołębie miały dwa lęgi. Mimo to z 33 gołębi, które startowały, 28 ukończyły program. W 2007 praktycznie wicemistrz Polski, w 2005-2006 mistrz okręgu regionu w gołębiach młodych, 15 rok mistrz okręgu regionu w kategorii C, w kategorii M, gdzie latało też już mało gołębi, bo praktycznie w granicach 30 kilku sztuk i potrafiły sobie wylatać te mistrzostwa skrajne, bo kategorie B i kategorie M, czyli dawały sobie radę. W tej chwili od kilku lat mamy tu gołębie różne, już nie ma takich typowo moich linii gołębi, te moje gołębie to są głównie gołębie jansenowskie i deklaki, a w tej chwili są gołębie już posprowadzane od różnych hodowców, które razem z Krzysiem Kłosem tutaj wprowadzamy do testowania, do takich różnego rodzaju lotów. Są tu gołębie od Zbyszka Oleksiaka, od Adasia Piwowarczyka, od dużo hodowców, to bardzo dobrze się sprawują tu gołębie od właśnie Adama Piwowarczyka. Trzy samice cały czas lecą, już kilkuletnie, bardzo dobrze sobie dają radę. Nie latamy już tak, jak mówię, by się chciało, ze względu na to, że jest to ciężko pogodzić na tym terenie te dwa gołębniki. Ale no mówię, robię to z wielkiej pasji i po prostu jest to moją, dla mnie ważna rzecz w życiu. Całe życie tym się zajmowałem. No i tak będę. No. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Teraz głównym oczkiem w głowie jest mój wspólny gołębnik. Lotowanie w gołębniku tym kiedyś, a teraz i zdobywanie pewnych nagród, to mówię, w 2007 roku, gdy gołębie wylatały drugi wicemistrzem Polski, byłem wtedy w kategorii C. Bardzo dobrze latałem wówczas i w GMP, i w różnych kategoriach.
te gołębie w 2007 roku latały jeszcze metodą gniazdową. Tylko nie była to taka zwykła gniazdówka, jak w tej chwili jest wyobrażenie, że gołębie są cały dzień wypuszczone i one sobie tam łażą po polu i całymi dniami się gdzieś tam pasają. Nie, to była metoda gniazdowa, leciały gołębie z gniazda, ale były traktowane jak wdowce. Miały typowe obloty, miały odpowiednie karmy i wówczas te gołębie na tamte czasy naprawdę przy dłuższych lotach były nie do pokonania. One no, sprawdzały się rewelacyjnie i to mówię maratony czy kategorie C, gdzie się przeważnie mówi, że gołębie ansenowskie to są gołębie krótkie, na krótkie dystansy i gołębie, które sobie nie poradzą na lotach, one sobie bardzo dawały dobrze radę na długich dystansach, tym bardziej, że nie pokazywały tego w krótkich lotach, tylko zaczynały lecieć już od B-klasy, nie? A w tej chwili latamy typową metodą wdowieństwa na przeganianie, czyli jest to bardzo łatwe w stosunku do tamtej gniazdówki, którą prowadziłem, gdzie musiałem naprawdę bardzo dużo czasu poświęcać tej gniazdówce. Metoda wdowieństwa w porównaniu do takiej prawdziwej gniazdówki to jest, tak można powiedzieć, mały pikuś. Z tym, że no mówię, musiałbym się tym zająć porządnie, żeby po prostu wiedzieć, czy ta metoda typowo gniazdowa wówczas, a metoda wdowieństwa, są takie różnice, bo w tamtych czasach praktycznie nikt mi nie wierzył, że latałem gniazdowo. Dopiero jak przychodzili i zobaczyli młode czy jajka w gębniku, to praktycznie wierzyli. A tak, mówię, no jest to w tej chwili bardzo proste latanie metodą na przeganianie. Praktycznie wówczas przy lotowaniu gołębiami gniazdowymi wyglądało to tak, że się wymuszało się tym gołębiom obloty, czyli te gołębie musiały trenować praktycznie przy mnie. Były dwa razy dziennie wypuszczane, godzina rano, godzina wieczorem wymuszonych oblotów, bo musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli gołębie mają młode w gniazdach czy jajka, niekoniecznie chcą latać i praktycznie wówczas te gołębie nie trenują tak, jak powinny. Dlatego tym gołębiom było trzeba stworzyć warunki, żeby się rozwinęły porządnie i odpowiednio latały. To jest na przykład samiczka, która tu zlądowała. Nie wiem, czy się przestraszyła, bo ona obserwuje to nas codziennie, odwiedza jastrząb. To jest gołąb Adasia Piwowarczyka, bardzo fajna samica. Naprawdę bardzo fajnie od kilku lat się sprawuje. Są, tak jak powiedziałem, są trzy i trzy bardzo sobie fajnie radzą. Co do metody lotowania teraz tymi gołębiami, to praktycznie latamy głównie metodą totalnego wdowieństwa, czyli latają samce i samice. Nie wywożę gołębi, w sezonie lotowym, gdyż mówię, nie mam czasu na to. Gołębie są wypuszczane raz w tygodniu na tak zwany wspólny oblot, na takie wesele. I to robię w zależności od przewidywanej ciężkości lotu, czyli jeżeli lot ma być ciężki, to robimy to w czwartek, jeżeli jest wieczny i ten, to robimy to w piątek, żeby je bardziej naładować, choć nieraz jest to troszeczkę złudne, gdyż gołębie dobrze naładowane przy locie wiecznym tu u nas, to doskonale teraz na przykład widzisz, jak nieraz tu są u nas wiatry, mogą sobie zawrócić kawał drogi, przylecieć za daleko. I dlatego jest to dosyć niebezpieczne. Ale metoda wdowieństwa w porównaniu do gniazdowego, tak jak powiedziałem, jest to mały pikuś. Nie? Ten gołębnik wypada w tej chwili tak, jak wypada. Czasu do tych gołębi nie ma, czyli jakieś tam wyniki nieraz są, chociaż ostatni rok jest, mówię, no taki, no ukończyły loty, ale no, nie jest to pod względem jakichś tam wyników brane pod uwagę. I nie wiem, czy na następny rok po prostu nawet będziemy lotować z tego gołębnika normalnie w PZHGP, czy nie zrobimy sobie jakiejś tu ligi i sobie po prostu kilka lotów tylko zorganizujemy ligowych. I to tak będzie wyglądało, nie? Z tym, co w tej chwili tutaj chcemy zrobić. Opowiedz nam teraz o pracy, jaką wykonujesz, prowadząc wspólny gołębnik Kosakowo. W tej chwili jesteśmy przy wspólnym gołębniku. Jest ten wspólny gołębnik od 8 lat. Jest to 8. edycja w tym roku.
No jest co roku troszeczkę przebudowany, zresztą ci, co śledzą ten gołębnik, to widzą. Na początku była tam mniejsza ilość, taki praktycznie gołębnik głównie do sprawdzenia, jak to będzie wyglądało. Tam było przyjętych w pierwszej edycji w granicach 300 gołębi. Leciały w pierwszej edycji jeszcze z kabiny oddziałowej, choć nie, do oddziału się tam nie kwalifikowały, bo tego nikt nie chciał. A od 15 roku bodajże już lecą jako WG typowo, są samemu lotowane. Czyli jest to, tak jak wspomniałem, 8 edycja. Gołębi było przyjmowanych zawsze w granicach 500, 400, 500, 500 ileś do 600. Czyli te liczby są mniej więcej zawsze takie same, gdyż nie chciałbym tego robić jakoś komercyjnie. Tutaj jest miejsce maksymalnie na 700 gołębi w tym gołębniku. To jest taki maks, ale tego też bym, no mówię, nie chciał nawet, bo jest to dużo pracy. Ja to robię wszystko samemu, od sprzątania, przez treningi, przez praktycznie przez wszystkie szczepienia. Jest to wszystko, przechodzi przez moje ręce. Pierwsze loty zawsze ja wywożę, uczę te gołębie. Nie wiem, czy to jest, mówię, dobre takie, mówię, te krótkie treningi na wspólnych gołębnikach na początku, bo w tym roku się też bardzo zastanawiam, widząc, co się dzieje na wspólnych, jakie ilości giną na krótkich treningach. Z tym, że, no mówię, młode gołębie to jak dzieci. Jak jeżeli one są już dobrze psychicznie nastawione do lotowania, czyli bardzo dobrze trenują przy domu, chodzą, to widzimy, po prostu one muszą mieć 100% zdrowie, dobre trenowanie, to praktycznie wywożąc te gołębie na 3-4 km ryzykujemy bardzo, bardzo dużo, gdyż te gołębie po prostu są, te pierwsze loty są w dosyć takim amoku, ale no mówię, no już tak się przyjęło, że ostatnie lata, to jak tak się ogląda filmiki, to ludzie 3 czy 4 razy wypuszczają, nawet w gołębniku koszują na noc i w gołębnikach wypuszczają, czyli nie wiem, jakby to zareagowali tutaj, jakbyśmy zaraz te gołębie wywieźli na 15 czy na 20 km. Ale te pierwsze loty są bardzo niebezpieczne. Zresztą to widać na wynikach, jak na pierwszych lotach, no na 3 czy 4 km nieraz ginie bardzo dużo gołębi, a czym dalej jest to coraz, są to coraz mniejsze straty. Po prostu gołębie się później znajdują bardzo daleko od domu. Tutaj muszę powiedzieć, że tu w tym roku z tego gołębnika wylądował gołąb w Kłajpedzie, czyli musimy sobie zdać sprawę, że to jest kawał drogi, żeby tam dolecieć. I nie wiem, jak leciał, albo leciał przez morze, bo lądem to jest jeszcze raz taka odległość, czyli różnie to z tymi młodymi bywa. Tak samo przy wiecznych lotach, jak tutaj u nas, no poprzedni lot pokazał to, że praktycznie 4 gołębie przyszły mocno rozbite, kilka brakowało, czyli nie wiemy, czy te gołębie są na tyle głupie, że nie wróciły, czy po prostu zginęły. Zawsze powtarzam, że gołębie to te nasze tu na wspólnym, to jak żołnierze, muszą walczyć. Te loty to dla nich jak jakaś wojna. One się między sobą ścigają, muszą walczyć. No, niestety na tym locie też pokazywałem już tobie, jest jeden gołąb, który wrócił mocno uszkodzony. Czyli jak idą już prędkością 1700 na godzinę, po prostu nie widzą. Ale no mam nadzieję, że szybko dojdzie, bo teraz te gołębie, które były na poprzednim odstawione, dzisiaj leciały i są. Widzę, część tych gołębi jest, czyli podejrzewam, jeszcze nie oglądałem dokładnie, których gołębi brakuje, bo jeszcze brakuje w tej chwili 15 sztuk i na razie się urwało jakieś dochodzenie, czyli podejrzewam, że sobie za mocno odbiły. Choć mówię, to może być różnie, bo wypuszczał ze mną na przykład Marian Wieczorek, który tam siedzi, i jego dwa gołębie przyszły też mocno rozbite, jeden zahaczony przez jastrzębia na pewno, bo z góry, a jeden jest od ruty zahaczył. Czyli, no mówię, historię, my nie znamy historii tej gołębi, jak lecą już te na trasie, czyli jest to bardzo, bardzo nieprzewidywalne i praktycznie nigdy się tego nie dowiemy. Praktycznie, żeby prowadzić wspólny gołębnik, główny nacisk jest prowadzony na zdrowie tych gołębi. Żeby utrzymać tu zdrowie przy takiej ilości gołębi, gdzie jest to sprowadzane gołębie z różnych gołębników, jest to
jest to troszeczkę pracy. Tu gołębie praktycznie, które przychodzą i które są słabe już genetycznie w gołębnikach, to zaraz widać te gołębie, że są po prostu źle prowadzone przez hodowców i z nimi jest później zawsze problem. To jest tak, że jeżeli ktoś śledzi gołębniki i widzi nazwiska hodowców, jest bardzo dużo hodowców, którzy w ogóle nie tracą gołębi. Ewentualnie wykruszy je finał, bo finał jest różny. No nie wszystkie gołębie sobie dadzą radę na finale, bo finały, część gołębi jest rozpierzonych, część gołębi jak trafią deszcz czy upał, tak jak w zeszłym roku, na przykład 500 km, 3 dni upału, ponad 30 stopni, no gołębie musiały się wykazać. Te gołębie, które wróciły, to naprawdę były gołębiami super. Ale mówię, żeby do tego wszystkiego dojść, trzeba tu dbać głównie o zdrowie. Ważnym elementem zdrowia jest dobre szczepienie. Ja tu szczepię zwykłą szczepionką Kolumbą, nie wszczepuję tu żadnych innych szczepów, żeby tam nie jest to niepotrzebne. Jeżeli tam jakiegoś innego wirusa tutaj nie ma, to po co go wszczepiać? Takie mam myśli. No. I dlatego tu jest tylko szczepione gołębie są Kolumbą i są szczepione na ospę i to praktycznie im wystarcza. No i utrzymanie zdrowia. No zdrowie, cała profilaktyka głównie jest utrzymywana na produktach z Centrum Zdrowia plus tam inne produkty nieliczne z innych firm, ale głównym źródłem powiedzmy suplementacji jest firma Centrum Zdrowia. I te gołębie głównie na tym bazują. Oprócz tego mówię dużo preparatów ziołowych, od preparatów z Centrum Zdrowia, przez Quikor Andrzeja Głazika z firmy Prima, przez jakieś tam zioła Arka Koniecznego. To wszystko jest tutaj bardzo ściśle prowadzone. Gołębie staram się nie podawać im żadnych leków. Jedną kurację, którą robię zawsze przed szczepieniem wszystkim gołębiom, później praktycznie nie dostają w gruncie rzeczy nic. Głównym takim środkiem podejrzewam, który je zabezpiecza i to myślę, że to jest ta powiedzmy może sukces, nie, bo to zaraz różnie to będzie odbierane, ale to, że nie ma strat na gołębniku, jest hydrodiar. Hydrodiar, środek z Centrum Zdrowia, jest podawany tu po każdym locie przez 3 dni razem z pulmowetem na karmę probiotyki. No i karma lekka, karma z Goldwinga plus płatki owsiane, to są praktycznie jeden dzień po locie, karma tak wygląda, plus dodatki jak mykowet i koksiwet. I praktycznie z tymi gołębiami się nic nie dzieje. Chciałbym, tak mówię, żeby to było przez dłuższe lata, ale no mówię, no różnie to bywa, są różne szczepy bakterii, może wszystko się zdarzyć. Oby tego uniknąć, ale no mówię, nikt nie jest doskonały na tyle, żeby wszystko pojął i wszystko wiedział. Nie? Jeżeli chcemy dbać o gołębie, to musimy wiedzieć, że to jest młody organizm, musi być dostarczone wszystko. Na początku odpowiednia karma, mocna odpowiednia karma białkowa. Tu jest, mówię, są głównie stosowane karmy w 90% z firmy Goldwing, troszeczkę firmy Prima i granulat z TO2. Na początku jestem białkowy, później już w tej chwili dostają granulat z TO2 adeno w czarnych workach i w tym ten granulat dostają mniej więcej cały czas w mieszance w granicach 5% w mieszance. Gdyby się coś działo, to widać zaraz po kale, to praktycznie granulatu dodajemy więcej, odciągamy karmy, dodajemy granulatu, dodajemy płatki owsiane i hydrodiar i jest wszystko praktycznie na drugi dzień idealne. Nie? W tej chwili znajdujemy się w środku gołębniku. No mówię, jest to gołębnik troszeczkę inny niż większość gołębników, bo to widać, ja po prostu nie mam gratingów. Tylko tutaj, żeby woda nie chlapała. Reszta jest wszystko do skrobania. Codziennie jest skrobany gołębnik, ja codziennie śledzę to dokładnie. Nie jest tu może zbyt czysto, bo gołębie no, nie muszą mieć codziennie, mówię, tu wylizane. Gołębie mają swoją odporność i one muszą tą odporność w jakiś sposób sobie wytworzyć. Jeżeli mamy wszystko sterylnie, to później mamy troszeczkę więcej kłopotów. Praktycznie każdy gołąb, tak jak człowiek, no mówię, jeden jest mniej odporny, drugi jest bardziej odporny i one tą swoją odporność uzyskują.
i nie tylko przez jakieś, mówię, produkty, tylko przez to, że muszą ją same wytworzyć. Dla mnie, jako mówię, praktycznie po każdym locie na drugi dzień najważniejsze to jest, i mówię, i to jest dziwne, ale no każdy wchodzi do gębnika i ja oglądam, mówię, za przeproszeniem, gówno. Jak to gówno jest okrąglutkie, ładne, no to praktycznie jestem bardzo zadowolony z tego i to, tak mówię, no bardzo mnie to cieszy, no i na tym to polega. Jak karmimy? Po każdym locie gołębie dostają karmę Super Dietę i dietę z firmy Goldwing. Do tego jest dodane z 5-10% w zależności od lotu granulatu TO2 i z 30-40% płatków owsianych. Pierwszy dzień płatki owsiane, drugi dzień tych płatków już schodzimy. One praktycznie na płatkach owsianych, na podłodze jeszcze zaraz widać, nie zjadły wszystkiego. Te płatki owsiane powodują to, że lepiej trawią. A zresztą mówię, owiec jest niedoceniany w hodowli gołębi, gdyż jest to bardzo dobre zboże. Tak jak się mówi potocznie, koń bez owca nie pociągnie, tak samo gołębie. Po pierwszych lotach jest to bardzo wskazane. Czym zbliżamy się bliżej do lotu konkursowego? Karma jest zmieniana na karmę bardziej, powiedzmy, mocniejszą i tam już wchodzą karmy bezstrączkowa, na przykład karma też z firmy Goldwing i ona jest po prostu stopniowo dodawana do ostatniego lotu przed koszowaniem. Dzień koszowania gołębie nie są wypuszczane na dwór, bo gdyż, mówię, są już tak, powiedzmy, naładowane karmą, że różnie to by mogło wyglądać. Często się teraz zdarza, że dużo gołębi odchodzi od gołębników i one by, mówię, może by to też zrobiły. No, to jest ciężko do zrozumienia, ale no, coraz więcej takich przypadków jest. Dlatego ja tu mówię, ostatni dzień przed koszowaniem gołębie nie są wypuszczane, dopiero są koszowane i na drugi dzień lecą. Może to powoduje to, że tych strat aż tyle nie ma. Choć mówię, nie wiem, no, mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jestem żadnym, mówię, cudotwórcą i jakimś tam człowiekiem, który wszystko wie. Sam się uczę od wielu lat. Każdy może z nas jakieś popełniać błędy, lecz no mówię, no trzeba tego starać się unikać. No, gołębie to jest moje oczko w głowie, one praktycznie no, teraz wyglądają jak wyglądają, no bo każdy jest gołąb po locie. Niektórzy hodowcy, zauważyłem to i to jest bardzo, bardzo, bardzo niepokojące, gdy widzą na przykład gołębie, które siedzą tak. On odpoczywa, ten gołąb. Siedzą te gołębie, oni zaraz myślą, że te gołębie są chore. Zaraz myślą, że te gołębie są chore, jadą jakieś leki, antybiotyki. To tak nie można robić. Gołębie po prostu tak jak my, nie będziemy cały dzień stali na baczność i po prostu też potrzebujemy troszeczkę odsapnąć, poleżeć sobie, skurczyć się. No to jest normalna rzecz. Gołębie to jest normalna, żywa istota, ona się męczy tak samo jak my. Ale najważniejsze to jest, co jest w sporcie gołębiarskim, że musimy traktować gołębie nie jako ptaki, tylko jako sportowców. Jeżeli będziemy je traktować jako sportowców, będziemy utrzymywać im odpowiednią dietę, odpowiednią suplementację diety, to będziemy mieli wyniki. Będziemy mieli wyniki na skalę oddziału, sekcji, może wyżej. Jak najwyżej, no każdemu tego życzę, ale to mówię, no wszyscy chcą wygrywać, no nie jest tak, że jeden będzie wszędzie wygrywał, ale tutaj, tu gołębie na wspólne są wszystkie prowadzone tak samo i każdy ma jednakową szansę wygrać, czyli myślę, takie wspólne gołębniki, może jest to jakaś przyszłość tego sportu, gdyż widzimy coraz częściej, że tak jak u mnie w rejonie, że coraz mniej hodowców, gdyż mówię, wszędzie wchodzi miasto, nie ma możliwości hodowania gołębi. Może kiedyś to będzie taka typowa jakaś rozrywka, no i jakaś adrenalina, nie? Co do jeszcze tu wspólnego, no mówię, jest to 8. edycja, do 10. chcę normalnie pociągnąć, później jeden rok przerwy, chcę troszeczkę tu przebudować gołębnik. A jak to życie pokaże, to zobaczymy.